orakel na następny tydzień. Od poniedziałku do niedzieli, czyli na czas od 21 do 27 czerwca. Witam Państwa bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Dziękuję, że Państwo mnie odwiedzają. Proszę o subskrypcję, komentarze, propozycje tematów i proszę o lajki. Dziękuję serdecznie. Przejdźmy do kart Lenormand. Co pokażą nam na następny tydzień? O czym nam powiedzą i jakie przestrogi nam dają karty dzisiaj? Więc zaczynamy, kochani, pierwsza karta. Ta pierwsza karta mówi nam, o co chodzi. Jaki temat być może jest ważny w następnym tygodniu lub na co należy zwrócić uwagę. Powiem teraz dwa tematy. Dla niektórych po prostu będzie to temat dziecka, temat dzieci w rodzinie, czyli uwaga, zwrócić uwagę na dzieci, na ich rozwój, na ich ewentualne jakieś wyjście tutaj z problemów, tak? Uleczenie, polepszenie sytuacji dzieci. Także w dosłownym tego słowa znaczeniu, jeśli patrzy tutaj mama, tata, dziecka i są jakieś tutaj rzeczywiście problemy, jakiekolwiek, prawda, ze szkołą, czy zdrowotne, czy socjalne, czy w rozwoju, czy no, z dorastaniem, tak? Tutaj należy zwrócić szczególną uwagę w następnym tygodniu właśnie na dzieci. Skoncentrować się na dzieciach i ich problemach. Odstawić wszystkie swoje jakieś problemy i popatrzeć tutaj bardzo dokładnie właśnie, dlaczego dziecko ewentualnie ma problemy w szkole lub no, jakiekolwiek, prawda? Czy w rozwoju, czy psychiczne, czy socjalne, czy jakieś lęki. Także proszę zwrócić uwagę na dzieci. Drugą taką interpretacją, jeśli Państwo powiedzą, nie no, to mnie nie dotyczy, ponieważ ja nie mam dzieci, więc na pewno to ze mną nie rezonuje, okej. Druga możliwość jest wszelakie początki. Zaczynają Państwo jeszcze raz być może początek jakiegoś związku lub dają szansę na nowy początek w starej relacji, prawda? Pogodziliście się, chcecie dać sobie szansę, chcecie spróbować jeszcze raz. Zaczynacie nową pracę, zaczynacie jakiś nowy etap w swoim życiu, być może dostaliście awans, nową pozycję w pracy, być może wyjechaliście, wyprowadziliście się, sprzedaliście dom, zmieniliście mieszkanie, czyli jakiś nowy, ważny początek w Waszym życiu. Zwróćcie uwagę, że jeśli planujecie coś takiego, w następnym tygodniu właśnie jest korzystny czas, by zwrócić uwagę właśnie na przeprowadzenie wszelkich umów, no, kontraktów, tak, jeśli chodzi właśnie o te sprawy lub jakieś planowanie dokładniejsze po prostu tych spraw właśnie danego początku w Waszym życiu, jakiejś nowej fazy. To jest temat, czyli tutaj mamy dwie kategorie tematów i zobaczmy, jak się właśnie rozwinie ta sytuacja w kartach. Karta numer dwa. Tego nie powinieneś zrobić w następnym tygodniu. Mówimy konkretnie o następnym tygodniu. Karta numer dwa. Ok, nie powinnaś pozostać tylko w sferze jakichś swoich marzeń, iluzji, w sferze pasywnej. Nie powinnaś po prostu mieć tutaj jakieś lęki, niepokoje, nie powinnaś mieć jakiś taki strach przed zmianą lub na przykład jeśli dzieci potrzebują pomocy, nie powinnaś się z tym zamykać sama i płakać, rozmyślać, jakby zatraszczać się, czyli troszczyć się o te problemy, prawda? Czyli tutaj przypuśćmy płakać wieczorową porą czy w nocy w poduszkę, mieć jakieś stany tutaj załamania czy depresyjne wręcz, tak, izolacji. Tego nie powinnaś robić, nie powinieneś robić. Jeśli chodzi tu o nowy początek, nowe projekty, nie powinnaś podpisywać jakichś umów czy
wchodzić w jakieś związki, które są tylko iluzoryczne, czyli nie mają jakichś tutaj solidnych fundamentów, nie mają tutaj jakiejś przyszłości, nie ma tutaj jakichś konkretnych serio planów, tak? Tylko po prostu wydaje Ci się coś i opiera się to na jakichś ulotnych marzeniach lub właśnie iluzjach. Na pewno powinnaś się powstrzymać. Nie powinnaś mieć też lęku przed nowym początkiem, prawda? To już chyba wspomniałam, że nie powinnaś tutaj, nie wiem, rozmyślać, całe noce się zadręczać, czy masz ten krok właśnie w stronę nowej szansy, nowego projektu, nowego początku zacząć. Powinnaś po prostu odważniej wyjść tutaj z tych negatywnych emocji i myślenia i powinnaś po prostu podjąć konkretnie jakieś kroki w stronę nowej szansy życiowej. Bez lęków, tak? Bez jakiejś tej, bez kłębowiska myśli, które Cię wręcz zadręczają. Powinnaś również, to jest karta, czego nie powinnaś zrobić, nie powinnaś właśnie poddawać się takim wibracjom nadmiernego lęku, prawda? Takiej właśnie, no, bardzo negatywnej energii, pesymistycznej wręcz, że Ci się nie uda, że być może lepiej zostać przy starym, że być może lepiej nic nie zaczynać, prawda? Takie te pesymistyczne rozmyślania proszę zostawić i wyjść właśnie z takiej pesymistycznej energii. Tego nie powinnaś. Zobaczmy teraz karty numer 3. Co powiedzą karty, co powinnaś w takim razie zrobić w następnym tygodniu? Karta kosy. Proszę Państwa, powinieneś zakończyć wszystko, co Cię obarcza, obciąża, co Ci szkodzi, co jest toksyczne, co jest po prostu dla Twojego rozwoju mentalnego, duchowego, emocjonalnego, uczuciowego, zawodowego, psychicznego, niekorzystne. Powinnaś to wszystko po prostu stanowczo, ostro przeciąć i zakończyć. Bez właśnie tych lęków, obaw, histerycznych, negatywnych myśli. Powinnaś postąpić po prostu konkretnie. Powinnaś zakończyć starą fazę w życiu i po prostu się od tego odciąć. Powinnaś odciąć się od wszystkich toksycznych relacji i przyjaźni. Od wszystkich po prostu kontaktów, wszystkie kontakty, które masz, które Ci szkodzą, wiesz, że są to ludzie nieszczerzy, powinnaś je po prostu zablokować, skończyć, zakończyć i być wolna. Wtedy zbierzesz właśnie plony swojej pracy, ponieważ otworzysz się dopiero na nowe i przyjdą do Ciebie pozytywne wibracje, jeśli przetniesz i zablokujesz i zakończysz te stare jakieś tutaj brudy, czy stare jakieś fałszywe przyjaźnie, koleżeństwa, relacje, znajomości i kontakty. Dopiero wtedy otworzy się właśnie ta pozytywna energia, przyciągniesz jakby bogactwo, prawda, życia. Tutaj widzimy plony, no, ziemia właśnie obfita, obfitość właśnie tych plonów, które zasialiśmy, więc dopiero wtedy będziesz mogła jakby rozkwitnąć na nowo i żyć w pełnej krasie, cieszyć się i poznawać nowych ludzi, no, po prostu przyjmować nowe znajomości, więc na pewno nie musisz targać ze sobą tych starych wszystkich tutaj przyjaźni, które Ci nie sprzyjają, obciążają. Przerwij to, zakończ, zrób jakiś raptowny ruch, przemiany po prostu w Twoim życiu. Tak jak do teraz nie może być i nie może przecież zostać. Nie możesz tkwić w tym, jak w klatce mentalnej, całe życie. Proszę Państwa, rezultat, przyszłość. Jakie są tutaj perspektywy właśnie na następny tydzień? Przyszłość, pytamy o krótki czas, 7 dni tygodnia. Oczywiście jest to być może ruchome przez 1 plus 1 plus 2 dni, ale chodzi o krótki czas właśnie
plus minus jednego tygodnia. Zobaczmy, co przyniesie nam właśnie ten następny tydzień i jaki jest rezultat. Rada kart. Jeśli nawet wyda Ci się w pierwszym momencie, że to zakończenie różnych Twoich starych spraw, zakończenie tego etapu życia, w którym zablokowałaś, urwałaś wszelkie balasty z przeszłości, kontakty, znajomości, przyjaźnie, być może związek, wydaje Ci się najpierw, że zżera Cię coś od środka, że jesteś smutna, że Ci przykro, że poniosłaś jakieś szkody, że jakieś spustoszenia po prostu są być może w Twoim wnętrzu, w Twojej osobowości. Niemniej jednak karta mówi ta, że w następnym tygodniu nie powinnaś mieć tych lęków, nie powinnaś się bać, być nerwowa, niespokojna, mieć jakąś tutaj taką właśnie burzę negatywnych myśli, które spustoszają Cię od środka, zżerają Cię, jak pasożyty, tak? Powodują spustoszenia w Twojej właśnie głowie, emocjach, sercu, powodują też zamęt, tak? Po prostu bałagan, jakiś chaos w Tobie. Powinnaś się wystrzec takich właśnie tutaj chwil emocji, tendencji, energii. Powinnaś myśleć pozytywnie i nie powinnaś właśnie tutaj poddawać się takim chwilom słabości, gdzie czujesz się być może, że taki, gdzie czujesz taki sentyment, że o, zakończyłaś te wszystkie stare jakby kontakty, przyjaźnie czy związek nawet zakończyłaś i że jesteś teraz właśnie smutna, jakaś taka roztargniona, niespokojna. Po prostu karta ostrzega Cię, by nie poddawać się takim emocjom, tak? Żeby po prostu nie wpuszczać takich tutaj energii złych, że Ty jesteś poszkodowana, ponieważ coś skończyłaś, zakończyłaś. Nie poddawaj się temu. Karta następna, która jest właśnie kartą, która mówi o czasie i o rezultacie. Tutaj widzicie, które te sprawy z przeszłości. Ta karta mówi o czasie tej niedźwiedzia. 10-20 lat wstecz, czyli cała Twoja przeszłość, być może długoletnie małżeństwo, związek. To wszystko się uleczy, czyli te spustoszenia po tym zakończeniu, po tym właśnie radykalnym urwaniu, tak, tej przeszłości, tych kontaktów, pomimo to, że masz być może pierwszy moment takiego jakby smutku i spustoszenia i tak jakby od środka czujesz taki żal, taką pustkę, to niemniej jednak tutaj te sprawy z przeszłości będą na pewno uleczać się w coś lepszego, czyli transformować. Ty będziesz transformować, Twoje życie będzie transformować i przemieni się to w coś lepszego. Ty również wyjdziesz z tego, z tej zmiany, z tego nowego początku jako silniejsza, mocniejsza, stabilniejsza. Być może też zawalczysz o swoją jakąś pozycję nową w pracy czy w społeczności, gdzie będziesz tutaj zauważona jako silna osobowość, tak, która walczy o siebie i na pewno zmieni się tutaj wiele na lepsze, więc nie musisz się obawiać. Cała ta przeszłość, o której mówi ta karta, czyli czas przeszłości, jeśli zamkniesz, urwiesz, zablokujesz, nie dopuścisz już, by tak po prostu wisiał Ci w powietrzu i zmieni się to tylko dla Twojej korzyści, czyli na lepsze. Powrócę jeszcze do wątku jednakże dzieci. Jeśli Państwo mają dzieci, tak, w związku, to proszę właśnie tutaj nie płakać w poduszkę, mówiłam, jeśli dzieci mają jakieś problemy, tak, w szkole, czy psychiczne, czy zdrowotne, nie załamywać się tym, tylko powinni Państwo tutaj szybko prosić o pomoc i urwać właśnie to cierpienie tego dziecka, tak, czy to jest mobbing w szkole, czy to jest jakiś lęk dziecka przed szkołą, czy przed, nie wiem, egzaminami, czy różne dzieci mają problemy, prawda, czy są jakieś problemy zdrowotne, powinni Państwo urwać właśnie to cierpienie tego dziecka i spróbować właśnie tutaj szybko, energicznie, konkretnie
postarać się o jakąś pomoc dla tej sytuacji, by to przyniosło plony, by to zaowocowało właśnie jakimiś zmianami, tak? Czyli tutaj jest szybka, szybka akcja, bardzo szybka. Kosa jest to bardzo szybka karta, to musi się stać szybko, że Państwo od razu po prostu SOS szukają pomocy i ta pomoc właśnie, niezależnie czy to jest jakaś fachowa pomoc, czy pomoc z rodziny, czy pomoc nauczycieli, czy pomoc właśnie jakichś specjalistów, musi przynieść pozytywne plony. Ponieważ widzimy tutaj kwitnącą w jesieni właśnie łąkę, pszenicę, zboża. Więc i także tutaj teraz, żeby to nie było spustoszeń jakichś poprzez te problemy, poprzez to wszystko, nie bądźcie jacyś lękliwi, nie bójcie się, nie bądźcie nerwowi w tym wszystkim. Nie bądźcie po prostu tutaj jacyś tacy niespokojni, tylko pozwólcie tej sytuacji się wyleczyć i by dziecko było silniejsze, by wy jako rodzic też byście po prostu no, tutaj działali bardzo stabilnie, pewnie siebie, byście poprosili fachowców o pomoc, byście po prostu tutaj no, szybko apelowali też o jakąś pomoc, uleczenie sytuacji, by pomóc tutaj dzieciom. Także takie różne opcje mi tutaj przyszły do głowy na następny tydzień. Proszę się bacznie przyglądać, co przyniesie następny tydzień i jak mogą Państwo tutaj ten orakel zastosować. Proszę mi napisać, czy rezonuje z Państwem, czy mają Państwo problemy z dziećmi lub czy mają Państwo nowy początek, który chcecie zacząć lub chcecie zakończyć radykalnie coś starego i właśnie tutaj boicie się być może zrobić ten krok. Macie jakieś tutaj no jeszcze przemyślenia, proszę mi napisać. Jeszcze wyciągnęłam kartę Tarota do tego na następny tydzień, jako radę, poradę. Karta Tarota The Craft, czyli siła. No to wszystko tutaj już do tego czytania teraz uzupełnia, więc wszystko proszę robić z taką motywacją, chęcią, pozytywnym właśnie podejściem do spraw, z miłością, z takim no, pięknym jakby też jakby pozytywnym myśleniem, tak, że musicie też, jeśli sytuacja będzie tu ciężka, tak, przypuśćmy, odnosimy się teraz do tych problemów dzieci, lub jeśli sytuacja będzie ciężka, by coś zakończyć, zakończyć związek, zakończyć kontrakt w pracy, odejść z pracy, ponieważ wykorzystywani jesteście, być może szybko wyprowadzić się od partnera, czy sprzedać szybko dom, tak, podział majątku i tak dalej, sprawy sądowe, to po prostu to macie robić z siłą osobowości, z pewnością siebie i z odwagą. Nie wahać się. Wtedy będziecie mieli wszystko w garści, tak? Nic wam po prostu nie jakby nie przejdzie koło jakby waszej tutaj Aufmerksamkeit, czyli nie przejdzie wam tutaj waszej uwadze, tak? Także miejcie oczy szeroko otwarte, bądźcie uważni, miejcie właśnie tą pewność siebie w załatwianiu tych spraw, tych problemów, tych być może jakichś nowych początków. Także takie ważne słowa tutaj to jest właśnie siła, odwaga, pewność siebie i jeśli trzeba będzie właśnie w jakiejś sytuacji zawalczyć, to i możecie jakby, tak jak tutaj lew, tak, siłą lwa, siłą lwicy, wyciągnąć również te pazury lwa, by o kogoś zawalczyć, na przykład o dzieci, tak, walczycie o dzieci jak lwica, matka lwica, czyli tutaj już to hasło mówi chyba wszystko, jak pasuje ta karta właśnie tutaj do tego układu, chodzi również o to, by zablokować tutaj tą właśnie siłą lwicy, jako matki tak walczącej wszelkie jakieś tutaj problemy. Lub jeśli zaczynacie na nowo, to musicie wierzyć w to, musicie walczyć o coś z motywacją, tak? Nie z jakimś takim zwątpieniem, jak tutaj pokazała ta karta, czego nie powinniście. Nie powinniście wątpić, płakać, bać się, drżeć, mieć jakieś tu lęki. To powinniście odrzucić, powinniście mieć pewność siebie, tutaj silną bardzo osobowość, silną, tak jak ten niedźwiedź, tak? Niedźwiedź jest bardzo silny z postury,
ma siłę po prostu niesamowitą. Właśnie z taką siłą niedźwiedzia powinniście wkraczać we wszelkie nowe procesy i we wszystkie jakieś nowe załatwiania tutaj różnych rozmaitych nowych spraw. Tak? Także nawet jakbyście załatwili na przykład kredyt, mieli załatwić kredyt na nowy dom, tak? Ponieważ chcecie kupić nowy dom, chcecie się przeprowadzić, to musicie to wszystko robić z pasją i z pewnością siebie. O tym mówi właśnie ta karta siły. Czyli nie poddawać się różnym takim emocjom lęku, strachu, jakiegoś takiego chaosu, tak, wewnętrznego, wewnętrznej pustki. Nie poddawać się wszystkim takim negatywnym emocjom, które Was wyżerają od środka i tak jakby tylko czerpią z Was energię, czyli wypijają Wam tą pozytywną energię, którą tak właściwie potrzebujecie do działania. Proszę Państwa, takie są rady na następny tydzień. W głębi, tutaj też w przełożeniu kart Lenormand, na spodzie talii miałam studnię, czyli spojrzyjcie właśnie w Waszą głębię duszy, głębię serca, co tak naprawdę chcecie. Jeśli chcecie nowego początku, pójdźcie za tym głosem serca i duszy. No, zastanówcie się w głębi serca, w głębi duszy, czego tak naprawdę chcecie, czego pragniecie, czego, no, co chcecie zmienić w swoim życiu i pójdźcie właśnie drogą spełnienia swoich marzeń. Tego Wam, kochani, wszystkim życzę. Proszę o subskrypcję, lajki, komentarze, propozycję tematów. Proszę o kontakt ze mną przez e-mail. Proszę nie zapomnieć, to są tylko pytania, tutaj takie pytania do kart dla grupy, czyli kolektywne rozłożenia kart. Indywidualne oczywiście są bardziej dokładne. Kontakt przez e-mail. Dziękuję serdecznie, życzę miłego tygodnia czerwcowego, następnych 7 dni w pełnym sukcesie, słonecznych dni i pozytywnych wibracji. Proszę również o zaglądanie na mój kanał. W następnym tygodniu, w czwartek, mamy pełnię księżyca. To jest czwartek, 24 czerwca o godzinie 20:40 jest pełnia księżyca. Będę robiła rytuał przyciągania miłości i szczęścia. Puszczę też ten rytuał tutaj dla Państwa w czwartek o godzinie 20:40 na YouTubie live, więc proszę o przyłączenie się do tego rytuału w pełni, gdzie możemy właśnie za pomocą pięknych, silnych energii księżyca przywołać do siebie same pozytywne emocje, pozytywne myślenie, pozytywnych ludzi, pozytywne kontakty i przede wszystkim miłość i szczęście. Także odwiedzajcie, proszę, mój kanał codziennie. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.